W ostatni wtorek, dokładnie na 80 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych, w Katowicach zaprezentowano trofeum, które zdobędzie najlepsza drużyna EHF Euro 2016 w styczniu przyszłego roku. Na katowickim rynku zaprezentowano też ambasadorów turnieju, którymi zostali piłkarz Jan Furtok, hokeista Mariusz Czerkawski oraz muzycy, lider grupy Phil Piotr Kupicha i akordeonista Marcin Wyrostek. Doskonale prezentujący to, na co liczymy podczas Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych. Pokaż, na co cię stać od polskiej reprezentacji i polskich kibiców. Ja tego przede wszystkim życzę, żeby pokazali, na co ich stać, a stać ich naprawdę na bardzo, bardzo wiele. Ja bardzo się cieszę, to jest dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. I tak sobie pomyślałem, że ten napis Feel the Emotions to nie jest przypadkowy, także ja tutaj też jestem i będę całym sercem, całym duchem i całą mocą dobrej energii wspierał naszą wspaniałą drużynę. W Spodku będą rywalizować Chorwaci, Norwegowie, Islandczycy i Białorusini. Mecze rozgrywane będą w dniach 15, 17 i 19 stycznia. Miasto liczy na duże zainteresowanie turniejem. Będzie to druga wielka impreza na przestrzeni niespełna 2 lat po siatkarskich mistrzostwach świata. 80 dni, dużo i mało. Proszę nam powiedzieć, ile rzeczy już jest zapiętych na ostatni guzik, a ile jeszcze trzeba zrobić? Organizacyjnie, jeśli chodzi o kwestie przygotowań meczowych, to jeszcze wiele przed reprezentacją. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to praktycznie obiekt nasz jest gotowy już dzisiaj, można by powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że w Katowicach wydarzenia sportowe tej rangi, jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, odbywają się myślę, że w niezłych interwałach czasowych. Niedawno gościliśmy tu reprezentację Polski siatkarzy, którzy zdobyli złoty medal, Mistrzostwo Świata, kompletna, że tak powiem, publika, która uniosła wręcz naszych siatkarzy i myślę, że tak będzie także przy tym wydarzeniu. Jeśli chodzi o publikę, katowicki Spodek jest wręcz legendarny i myślę, że tego mogą nam pozazdrościć inne obiekty w naszym kraju, ale powiedzmy wprost, przygotowania trwają, jeszcze wiele wydarzeń przed nami, przygotowujących, promujących to wydarzenie, bo zależy nam nie tylko na tym, żeby samo wydarzenie udało się, bo jesteśmy przekonani o tym, że to wyjątkowe wydarzenie, ale żeby popularyzacja piłki ręcznej weszła na właściwy poziom. Dzięki zaangażowaniu polskiej reprezentacji, sukcesowi w katowickim Spodku, w Katowicach odradza się siatkówka. Dzisiaj katowicka drużyna w barwach GKS-u Katowice pokonuje kolejnych przeciwników, wygrywa kolejne mecze, zarówno na wyjeździe, jak i u siebie. Mamy nadzieję, że Szczypiorniak, niegdyś przed laty bardzo popularny, a dzisiaj dzięki aktywności i sukcesom naszej reprezentacji wracający do tej popularności, mam nadzieję, że odbije się też głębokim echem, czy to w naszych szkołach, czy właśnie w klubach katowickich, bo są katowickie kluby, które w swoich tradycjach mogą poszczycić się sukcesami w piłce ręcznej, choćby Sparta Katowice. I mamy nadzieję, że ta odnowa piłki ręcznej dzięki temu wielkiemu wydarzeniu właśnie w Katowicach nastąpi. Kiedy wybierane były miasta, gospodarze, myśli pan, że wybór Katowic był oczywisty? Dla mnie osobiście tak. Spodek to jest hala, która jest stworzona dla sportu. Teraz jest trochę mała, ale sukcesy w różnych dyscyplinach naszych sportowców w tej właśnie hali nie budziły w nas żadnych wątpliwości, że Spodek będzie tą halą, którą my wskażemy. No do tego trzeba było mieć partnera, czyli miasto. Miasto zachowało się wspaniale, bardzo dobrze nam się z władzami miasta współpracuje i stąd jesteśmy bardzo zadowoleni, że część mistrzostw będzie też w Katowicach. W Katowicach nie zobaczymy Polaków, ale grupa wydaje się ciekawa. Chorwacja, Norwegia, Islandia, Białoruś. Jak pan uważa? No w tej 16, która spotka się na mistrzostwach w Polsce, nie ma słabego zespołu. Tutaj każdy z każdym może wygrać. To są bardzo utytułowane zespoły. Są mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, mistrzowie Europy. Tu innych nie ma. Tutaj są medaliści największych imprez. W Katowicach będą wspaniałe mecze. W każdym innym mieście, czyli w Gdańsku i w Wrocławiu i w Krakowie, w grupach spotykają się zespoły, które w tej chwili, jakbyśmy się pokusili o wróżby, która z nich odpadnie po pierwszej fazie, to raczej nie jesteśmy w stanie chyba prawidłowo wytypować. Każdy może wygrać. Mecze będą bardzo ciekawe. Puchar prezentuje się niezwykle okazale, jednak w ostatnich 5 mistrzostwach podnosiła go albo Francja, albo Dania. Myśli pan, że ktoś może przełamać tą hegemonię tych dwóch reprezentacji? No ja pragnę, żeby przełamała tą hegemonię Polska. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że wymienił pan tuzy w tej dyscyplinie i Francja i Dania przygotowują się bardzo starannie. Chcieliby te trofeum w dalszym ciągu zdobywać. Jak podaje Związek Piłki Ręcznej, nie ma już praktycznie szans na zakup biletów na mecze Polaków w krakowskiej arenie.